30 lipca 2020 roku, Muzeum Historii Polski, Lidia Ujazdowska i Maciej Różański. Po jednej stronie pan poseł Jan Liński, naprzeciw serdecznie pana witam. Jesteśmy bardzo ciekawi pana wspomnień, pana świadectwa, pana działalności opozycyjnej i politycznej. Czy może pan nam opowiedzieć, jak to się zaczęło? To bardzo trudno powiedzieć, kiedy, w którym momencie się to zaczęło, ale niewątpliwie, znaczy jedno zdarzenie w moim życiu, właściwie ciąg zdarzeń miał ogromne znaczenie dla mnie. Ja byłem z rodziny komunistycznej, natomiast miałem przyjaciela, też wychowany podobnie jak ja przez samotną matkę, który mieszkał tutaj niedaleko na Koszykowej, w tej drugiej części Koszykowej, w takim domu, przedwojennym domu, w kilka rodzin. I on w 50 mniej więcej 5, 4 roku, ja byłem z nim dosyć zaprzyjaźniony, nawet bardzo zaprzyjaźniony, i on zaczął mówić zupełnie coś innego niż się dowiadywałem w domu, niż mówiono w szkole. Znaczy on mówił na przykład, że Związek Radziecki okrada Polskę. I ktoś doniósł na niego. On chyba wylądował nie tyle w domu poprawczym, co w domu dziecka chyba jakimś na ponad rok albo na rok. No ale potem był 56 rok. 56 rok, tego był październik 56, następowały zmiany i no myśmy byli w klasie ciekawi, pytaliśmy się nauczycieli. Wtedy zobaczyłem, że ci nauczyciele unikają odpowiedzi. Wyraźnie zobaczyłem ich strach w ich oczach. Znaczy w ogóle, że oni się bali się cokolwiek powiedzieć. I to jak gdyby potwierdzało, że Witek miał rację. A potem były Węgry i to było jak gdyby nasze pierwsze działanie polityczne. Myśmy zbierali jakieś pieniądze, już nie pamiętam co dokładnie, chodziliśmy tak po pionierstwie, to była jakaś drużyna harcerska przekształcona z OH, która potem była drużyną w ogóle rowerową. Te pieniądze gdzieś przekazaliśmy, ale wtedy zdobyłem świadomość, czym jest ten system, nie do końca oczywiście, ale to zostało bardzo mocno i to a wychowanie komunistyczne, ono, jak się czyta książki komunistyczne z lat 50., sowieckie książki, to one namawiają do aktywności. Znaczy one uczą tego, że należy być aktywnym, należy być. To, co się za tym kryje, to jest zupełnie coś innego. Na przykład jest takie opowiadanie Gajdara, które się nazywa Los do Bosza, no to tam on walczy ze złem. No ale jak się jeżeli się temu przypatrzyć, no to to jest rok 38, to zło to jest, czy tam 37 czy 38, to zło to jest to, co się działo wtedy w Związku Sowieckim, czyli on odkrywa szpiega, no a wtedy ileś tam milionów szpiegów wylądowało w łagrach. Także to namawianie, znaczy to nie tyle namawianie, to zachęcanie do aktywności, do przeciwstawiania się złu jest bardzo mocne w tych powieściach komunistycznych i to jak gdyby to mi zostało. No i stąd też taka łatwo było przejść do tego, żeby zacząć być aktywnym. No to tutaj też takim liderem tego był niewątpliwie Adam Michnik, który wymyślił klub młodzieży szkolnej. Ja byłem rok wyżej od niego w szkole. I z tego klubu, który został już rozwiązany oficjalnie w 1963 roku. I z tego klubu wyłoniło się bardzo wiele ludzi, którzy potem działali na uniwersytecie i na politechnice, ale głównie na uniwersytecie. Także i to mnie w roku właśnie 64 już bodajże to było, czyli tak w 64, wybuchła sprawa Koronia Jaruzelskiego. Oni zostali zatrzymani i co prawda zostali wypuszczeni, potem byli wyrzuceni, bo obaj byli członkami PZPR-u, zostali wyrzuceni z PZPR-u, z ZMS-u i myśmy wtedy mniej więcej w tym czasie, może nawet to nieco wcześniej, zaczęli zakładać takie nielegalne kółka dyskusyjne, kółka właściwie samokształceniowe. Początkowo mieliśmy się samokształcić w ekonomii, w socjologii, ale w rezultacie to się dosyć szybko zamieniło w to, że myśmy głównie czytali nielegalną literaturę, czy książki sprowadzane z, znaczy sprowadzane z, 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 z
przeszmuglowane z Paryża, z Instytutu Literackiego, z kultury, czy też jakieś nielegalne, nielegalne rzeczy, które były tutaj przepisywane na maszynie na ogół. No i to wszystko rozwinęło się wokół właśnie, jak gdyby wokół obrony aresztowanych i skazanych na 3,5 roku i 3 lata więzienia Karola Modzelewskiego i Jacka Kuronia. I uniwersytet wtedy był dosyć martwy, znaczy namówienie kogoś do tego. Natomiast aresztowanie Kuronia Modzelewskiego spowodowało, że coś się zaczęło ruszać. Jednocześnie był w tym czasie, tuż po ich aresztowaniu, w następnym roku, była dyscyplinarka, w której moi przyjaciele byli sądzeni, Adam Michnik, Maciek Czechowski, Seweryn Blumstein. Dostali wbrew żądaniom, dostali wtedy, Adam dostał chyba rok zawieszenia. Także i to wszystko zaczęło się na uniwersytecie, zaczęło się troszkę ruszać. Znaczy i ZMS zaczął organizować w związku z tym spotkanie dyskusyjne, gdyby przestraszeni tym, że ten chcieli to ukierunkować. I myśmy, te grupy to jest związane z tymi kółkami dyskusyjnymi, myśmy przychodzili na to w kilkanaście osób i zadawaliśmy pytania, mieliśmy wypowiedzi. Na przykład w 1967 roku to był rok rocznicy rewolucji październikowej, 50. rocznica, był na uniwersytecie był Namiotkiewicz, który był wtedy, jeszcze był chyba wtedy sekretarzem sekretarza, czyli sekretarz Gomułki, miał taki referat na temat 50 lat polityki zagranicznej Związku Radzieckiego i myśmy to bardzo mocno zaatakowali, że ten od początku Związek Radziecki zaprzeczał temu, co zapowiadano przez rewolucję, począwszy od tłumienia buntu marynarzy i robotników, ale głównie marynarzy w Kronsztadzie w 19 czy 20 roku. Krwawe stłumienie. I to przeszliśmy przez całą historię łącznie z paktem Ribbentrop-Mołotow. Bardzo ważnym wydarzeniem było spotkanie w 1966 roku, w 10. rocznicę października, na Wydziale Historii, gdzie Leszek Kołakowski niewątpliwie był dla mnie, ale nie tylko dla mnie, niewątpliwie był takim ideowym nauczycielem. To, co on pisał, to co on mówił, ale to było niezwykle ważne. Jego bardzo ważny tekst z 1956 roku, niepuszczony przez cenzurę, to między innymi ten tekst omawialiśmy na tych kółkach dyskusyjnych. Taki tekst, dwa teksty właściwie. Czym jest socjalizm i śmierć bogów. Śmierć bogów jest tekstem znacznie mocniejszym, gdzie on opisuje, jak się przystępuje do komunizmu i dlaczego on nagle się okazuje, że jest tym przeciwieństwem tego z ideami, z którymi się przystępuje. To bardzo ważny tekst, niepuszczony przez cenzurę, ale bardzo ważny tekst, w którym jak gdyby Kołakowski właściwie sygnalizuje całkowite swoje odejście od marksizmu. Jeszcze, znaczy jest, to jest tylko sygnalizowane, ale już jest bardzo wyraźny, znaczy jak się czyta dzisiaj, to jest bardzo wyraźny już jego stosunek do marksizmu, już się ten zmienia. Także i Kołakowski wtedy wygłosił, drugim prelegentem był Krzysztof Pomian, jego asystent, wygłosił wtedy miał takie wystąpienie o 10 straconych latach, że całe wszystkie idee października, które to, w którym między innymi była właśnie i demokracja, i samorządność, i samorządność pracownicza, że te wszystkie idee zostały zatracone, zniszczone, że w zasadzie to było takie pesymistyczne, w zasadzie nie ma żadnej nadziei, bo ten jest jedyna nadzieja jest w to, że następuje postęp technologiczny, kraje socjalistyczne zostają z tyłu postępem i jak będą chciały dogonić, to będą musiały być jakieś zmiany, ale to mała nadzieja. I to było bardzo ważne. Kołakowski potem został wyrzucony, podobnie jak Pomian został wyrzucony z PZPR-u. Razem z nim w proteście odeszło kilkunastu wybitnych intelektualistów, pisarzy dziennikarzy. I także i w tym momencie myśmy z takiej małej grupki, która jest mało znacząca na uniwersytecie, jednak zamieniliśmy się w kogoś, w grupę ludzi, która odgrywa pewną rolę.
Potem odbyła się kolejna dyscyplinarka Adama Michnika i no, głównie ja zorganizowałam, ale zorganizowaliśmy zbiórkę podpisów, zebraliśmy ponad 1000 podpisów studentów i co też było znaczące, bardzo ponad 100 podpisów pracowników naukowych. Zbiórkę wśród pracowników naukowych no, organizował głównie Jakub Karpiński, socjolog, bardzo wybitny socjolog, też niestety nie żyjący. A na matematyce, gdzie ja studiowałem matematykę, na matematyce również wybitny matematyk, znaczy taka wielka gwiazda polskiej matematyki, Włodzimierz Holsztyński. I obu, a szczególnie Holsztyńskiego, władze żądały, żeby wyrzucić go z uniwersytetu. I uniwersytet go obronił. Także to było o tyle znaczące, że nagle zrobiło się, że to nie jest tylko jakaś grupa młodych ludzi i szaleńców typu Kuroni Modzelewski plus jeszcze jakaś grupka, tylko że to na uniwersytecie zaczęło być bardzo znaczące. No i w 1967 roku wypuszczono Jacka w maju z więzienia, trzy miesiące później wyszedł Karol i oni byli naszymi takimi naturalnymi przywódcami, myśmy się na nich orientowali, ale z drugiej strony ich analiza, za którą zostali skazani, była analizą bardzo ortodoksyjnie marksistowską. Taką można powiedzieć marksowską nawet niemalże. Tak. I tu już nastąpił nie tyle zgrzyt, bo oni byli niewątpliwie, uważaliśmy za naszych przywódców, ale ich tezy były tezami, które nie pasowały do rzeczywistości. Dla mnie taką bardzo ważną osobą, która i wtedy jeszcze nie mogę powiedzieć przyjaźniłem, ale blisko był Jan Józef Lipski, który organizował zbiórkę pieniędzy dla rodzin Jacka i Karola, pomagał im, a jednocześnie był bardzo krytyczny wobec ich tez, na przykład tez, że nie ma problemu narodowego, tylko jest problem klasowy, że nie ma demokracji, nie powinno być demokracji parlamentarnej, tylko demokracja robotnicza. I w zasadzie, kiedy Jacek i Karol weszli, to myśmy byli już, przynajmniej ja, ale nie tylko ja, byliśmy przekonani do tego, że Jan Józef ma rację, a nie Jacek i Karol. No mimo to oni byli naszymi przywódcami. Wszystkie akcje były organizowane nie tyle może z ich inicjatywy, ale niewątpliwie jak była jakaś akcja, to oni byli przywódcami. Szczególnie, oni byli dwóch ludzi o zupełnie różnym temperamencie, ale Karol fenomenalnie pisał. Karol miał to i mówił i pisał. No, Karol jak coś mówił, to było zarazem mówione, jak i pisane. Można było słowo w słowo przepisać i było to czytelne. Jacek oddziaływał bardziej swoim entuzjazmem, no i oczywiście mądrością też. No i tak doszło do tego, do 1968 roku. Myśmy organizowali takie wtedy już nietajne, ale też niejawne, tak co się nazywaliśmy to salon dyskusyjny. Jak były jakieś czyjeś urodziny czy imieniny, to zamiast się bawić, to był jakiś problem i odbywała się dyskusja. Między innymi od Jadwigi Stanicznej była taka dyskusja chyba, odbyło się chyba z 10 takich spotkań dyskusyjnych. Z wyjątkiem moich urodzin, bo ja uznałem, że na moich urodzinach będziemy się bawić i pić wódkę, a nie dyskutować. Czyli nie wejdę panu w słowo, te spotkania towarzyskie były tak naprawdę okazją do wymiany myśli i budowy tych myśli. Tak, na przykład u Jadwigi Staniszkis to był problem, był postawiony problem narodowy. Jacek próbował bronić tez z listu otwartego, że nie ma problemu narodowego, jest problem klasowy. I mimo, że robił to bardzo błyskotliwie, ale przegrał dyskusję. Ostatnia dyskusja ta odbywała się w 3 marca 1968 roku na urodziny Jacka, ale nie było to w jego mieszkaniu, tylko w mieszkaniu Wandy Marchlewskiej, gdzie przenieśliśmy się ze względu na podsłuch, ale to w ogóle to śmieszne, bo to żadna konspiracja. I tam była z kolei dyskusja na temat mitu klasy robotniczej. Czy jeszcze istnieje mit klasy robotniczej, tej klasy, która przeobraża świat zgodnie z marksizmem, tej klasy, która będzie organizowała rewolucję i przeobrażała świat. Tam głównym dyskutantem był taki mój przyjaciel, też niestety nieżyjący, Jacek Tarkowski, bardzo wybitny socjolog. Ale
ta dyskusja na temat problemów narodowych, no ona, znaczy cały ten schemat marksistowski w ogóle nie pasował do rzeczywistości kompletnie. Także w tym czasie mniej więcej ja przestałem czuć się marksistą, ale tak naprawdę to powiedziałem to sobie trochę później. No, bo był to okres tego narastania wewnątrz PZPR-u, narastania nacjonalizmu. Po wojnie izraelsko-arabskiej w 1968 roku w czerwcu Gomułka na zjeździe związków zawodowych wygłosił przemówienie, w którym powiedział, że Polska ma, że nie można mieć dwóch ojczyzn, że w Polsce istnieje piąta kolumna. To potem wycięto, ale on to powiedział. Co skomentował zresztą Antoni Słonimski, skomentował, że ja rozumiem, że nie mogę tam mieć dwóch ojczyzn, ale dlaczego ma być Egipt? Tą ojczyzną ma być Egipt. Także ten problem narastał. No, on narastał, to on był dyskutowany, na różnych tych oficjalnych dyskusjach. Była taka dyskusja w akademiku przy ulicy Kickiego, w której był Kazimierz Koźniewski i Zbigniew Załuski. Zbigniew Załuski był takim bart tego PZPR-owskich nacjonalistów, bart moczaryzmu, jak to się wówczas już mówiło. Z drugiej strony był Kisielewski i profesor Szacki, Jerzy Szacki, i tam nastąpiło starcie. Studenci poparli Szackiego i Kisielewskiego, co było też znamienne, dlatego że Kisielewski i Szacki byli zupełnie różnych środowisk, które przedtem się ze sobą praktycznie nie kontaktowały. Kisielewski był związany z Tygodnikiem Powszechnym, był wtedy już chyba nie był, ale może jeszcze był. Był posłem Znaku, czyli był związany ze środowiskami katolickimi, aczkolwiek sam on podkreślał, że on jest liberałem, a Szacki wywodził się z tego, co było nazwane warszawską grupą historyków idei, czyli był jednym z takich socjologów, filozofów, historyków, którzy byli związani, no, których liderem był Leszek Kołakowski. I to do tego momentu były to różne środowiska, potem te środowiska zaczęły się zbliżać. To też jest znamienne, przed marcem 68 te środowiska zaczęły się to do siebie zbliżać. Także mieliśmy tą sprawę, mieliśmy dosyć przedyskutowaną bardzo, bardzo mocno, i dlatego, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że mają zdjąć dziady, prawdopodobnie, gdyby to było dwa lata czy rok wcześniej, to prawdopodobnie byśmy specjalnie na to nie zareagowali, ale ten okres i te dyskusje nas bardzo wyczuliły, znaczy, że problem narodowy, że jest problemem nieredukowalnym, że jest bardzo ważny, że problem świadomości narodowej, problem czym jest naród, jest problemem to bardzo ważnym, i że Marksizm na to pytanie kompletnie nie umie odpowiedzieć. Można było przeczytać, ja dokładnie tego nie przeczytałem, ale na przykład tezy Józefa Stalina o narodzie to był po prostu bełkot. No, ale bełkot, za którym się kryły ofiary w łagrach i rozstrzeliwania. Także i kiedy dowiedzieliśmy się, to postanowiliśmy jakoś zareagować. I tu i wymyśliliśmy, że pójdziemy na ostatnie przedstawienie dziadów, które było zapowiedziane. I tam poszliśmy. Udało nam się wejść do tego. No nie tyle nam się udało wejść, to był taki ogromny tłum, że po prostu otworzono Teatr Narodowy i wszyscy, którzy chcieli, weszli. Cały Teatr Narodowy był pełny. Karol Modzelewski wymyślił hasło, które będziemy skandować na koniec. I to było niepodległość bez cenzury. Potem złożyliśmy kwiaty z Józkiem Deutschgewandem. I zrobiliśmy taką demonstrację, właściwie no dosyć tego, szliśmy Nowym Światem. W pewnym momencie próbowano nas wyrywać, mnie tam dwa razy wyrwano i dwa razy mnie koledzy odbili, ale na wysokości Świętokrzyskiej stał już wozem to milicyjne i no i ten kilkadziesiąt osób zostało zatrzymanych. Myśmy tam kilkanaście osób, między innymi ja, mieliśmy następnego dnia po przebyciu w Pałacu Mostowskim, Pałacu Mostowskich, kolegia dostał chyba 2500 złotych grzywny. I wtedy Adam Michnik i Henryk Schleifer udali się, kiedy ja siedziałem, udali się do Margarita, który był wtedy korespondentem chyba Le Monde, a potem był korespondentem Le Figaro.
I opowiedzieli mu o tym, co się działo. No, ja nie wiem, czy Margaret wtedy już był tego, czy już był wtedy związany z bezpieką, bo niewątpliwie potem niewątpliwie w jakiś sposób był, jak nie agenturalnie, to ideowo na pewno. Natomiast ten, ale też ten, oni mieli ten, mieli ogon, czyli byli, to byli obserwowani i w związku z tym ich zatrzymano, to przytrzymano jeden dzień, postawiono zarzuty i już karne zarzuty. I kilka dni później, czy kilkanaście dni później, wyrzucono ich z uniwersytetu. W międzyczasie myśmy zrobili dużą akcję podpisów. Zebraliśmy ponad 3000 podpisów w obronie, znaczy w żądającym przywrócenia dziadów i w żądającym cofnięcia postępowań dyscyplinarnych wobec studentów, którzy mieli wszczęte postępowanie to dyscyplinarne. Ja też miałem, bo ci wszyscy, którzy byli zatrzymani, kilkanaście osób miało właśnie to postępowanie dyscyplinarne. Tych podpisów zebraliśmy ponad 3000, ale to, co było, jest też istotne, że po raz pierwszy wyszliśmy poza uniwersytet. Były zbierane podpisy także na Politechnice i także chyba Maciek Czechowski pojechał do Wrocławia i zebrał tam koło też kilkaset podpisów. Także to się wszystko rozszerzyło. No i potem, kiedy dowiedzieliśmy się właśnie dokładnie 3 marca w dniu urodzin Jacka, na urodzinach Jacka Kuronia, dowiedzieliśmy się, że wyrzucono, bo Michnika i Schleifera z uniwersytetu, ich wyrzucono bezprawnie, dlatego że co prawda już wtedy komisje dyscyplinarne nie były jawne, ale ciągle można było wyrzucić tylko poprzez komisję dyscyplinarną studenta za jego zachowanie, za jego działanie można było wyrzucić tylko przez komisję dyscyplinarną. Tymczasem został wyrzucony decyzją Jabłońskiego, ówczesnego profesora historii, ówczesnego ministra, ministra nauki, jak to się tam nazywało, a późniejszego przewodniczącego Rady Państwa. Także to było całkowicie bezprawne. I wtedy zdecydowaliśmy się, że robimy wiec. Poprzednio myśmy chcieli robić wiec, ale ten, jak gdyby. Nie byliśmy na to zdecydowani, szczególnie, że Karol Modzelewski bardzo nie chciał tego wiecu. No ale w momencie, kiedy oni zostali wyrzuceni, to było oczywiste, że ten wiec musimy zrobić. No i zdecydowaliśmy, że 8 marca zrobimy wiec na uniwersytecie. To było kilka dni czasu. W tym czasie trwała taka wojna ulotkowa. Znaczy myśmy wydawali różne ulotki. Na przykład, no, podać, że to tekst Karola był, ten tekst na ogół, ten tekst był Karola. Polityczny sens zdjęcia dziadów. Pojawiły się także na uniwersytecie, pojawiły się ulotki ubeckie, albo może ZMS-owskie, ale chyba ubeckie, o charakterze antysemickim. Tutaj Kuba napisał taki tekst lekko ironiczny na temat pochodzenia tych ulotek. Kuba Karpiński, tak. I no właśnie, zdecydowaliśmy się, że będzie ten, że będzie wiec. Wiec miał się, znaczy były rozlepiane informacje o wiecu 8 marca o godzinie 12 na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim. Ja zostałem zatrzymany to przed wiecem, znaczy rano przed wiecem. Ten miałem wtedy już tak mocną obstawę, że nie udało mi się uciec. I no, wiec się odbył, wiec został spałowany, o czym ja się dowiedziałem, kiedy siedziałem na Placu Mostowskich, ale po 48 godzinach ja zostałem wypuszczony. No i dzięki temu przez kilka dni brałem udział w tworzeniu komitetów studenckich. Potem dostałem, to musiałem wrócić do domu, bo chciałem to wziąć jakieś rzeczy i zostałem aresztowany. I przez Mostowo, znaczy przez areszt w Pałacu Mostowskich, czyli w Komendzie Stołecznej MO, dostałem sankcje. Sankcje były, jeszcze nie pamiętam z jakiego artykułu, ale chyba z artykułu o organizowanie zamieszek. I zostałem zawieziony na Mokotów, gdzie część moich kolegów już była. Tylko że ja ich oczywiście nie zobaczyłem na Mokotowie, więzienie na Mokotowie, te 12, no to już teraz nie istnieje. To tak zwana 12, potem pawilon 3, był to pawilon MSW, gdzie była ścisła izolacja, nie można było się porozumieć między celami, za to były dosyć surowe kary. Tak, znaczy taką typową karą to był tydzień twardego łoża, czyli bez materaca, z jednym kocem. No i ten wtedy wylądowałem w więzieniu.
jak wyglądały przesłuchania? Grożono panu na pewno, zastraszano, czy był pan bity? Nie, znaczy, ci, którzy byli pobici, studenci, to byli pobici podczas wiecu i właściwie już po wiecu, dlatego że te bojówki ormowskie i ubeckie weszły na uniwersytet, ten uniwersytet właściwie kiedy wiec się zakończył, zaczęły bić. Niekiedy słyszałem, znaczy, ale to było to rzadkie, bito na komendach niekiedy, jak kogoś zatrzymano na ulicy. Natomiast na Mokotowie, w tym, znaczy, no, ten pawilon 12 no, był świadkiem, 10 i 12, no, te pawilony były świadkiem tortur wobec ludzi, ale to się skończyło w 56 roku. Po 56 roku ja nie, znaczy, bito kryminalistów, ja nie spotkałem się po 56 roku, żeby podczas śledztwa bito kogoś politycznego. Nie bito. Znaczy ja stosunkowo łatwo zniosłem to śledztwo, dlatego że od początku odmawiałem odpowiedzi nie udało mi się namówić, żebym zaczął mówić. Więc byłem wzywany mniej więcej raz na tydzień, odmawiałem odpowiedzi. Także przyszedłem to stosunkowo lekko. No gorzej, znaczy, gorzej to znosili ludzie, którzy w pewnym momencie z różnych powodów się załamywali. No, tam funkcjonowały, ja nie wiem, ja w ogóle na to się nie dałem nabrać, ale funkcjonowały grypsy. Jak ktoś napisał do kogoś gryps, to oni dopisywali coś odpowiednio, znaczy ten gryps był przesyłany, ale no, naiwność moich kolegów była zdumiewająca, że można było, że oni wierzyli, że kajfus, czyli korytarzowy, czyli więzień, który obsługuje, tam przynosi jedzenie i obsługuje cele, że ten więzień może robić coś samodzielnie. No, oni byli po to byli, żeby ewentualnie właśnie móc być, oni byli zaszantażowani i mogli właśnie przekazywanie tych grypsów odbywało się pod dyktando SB. Także jak ktoś zaczął grypsować, to rzeczywiście dostawał odpowiedź, że należy mówić na przykład. No. Basia Toruńczyk miała na przykład. Basia Toruńczyk była w niezwykle trudnej sytuacji, dlatego że ona miała zarzut, w pewnym momencie miała zarzut z artykułu 5 MKK. Mały kodeks karny, to był kodeks wprowadzony, tak zwany kodeks w 1946 roku, kodeks o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy. Z tego MKK został wskazany 23 artykuł Karol Modzelewski i Jacek Kuroń na 3,5 i 3 lata więzienia. Nam też zmieniono na nielegalną organizację, ale Basia miała artykuł z 5 artykułu, tam się startuje od 5 lat, to był artykuł właśnie o zdradę. Także ona miała bardzo trudną sytuację, że dostała fałszywe grypsy. Także ludzie się z różnych powodów załamywali. Kiedy czytałem akta, to widać było wyraźnie, kto się załamał całkowicie, a kto zaczynał mówić, ale jednak starał się zachować przyzwoicie. I to było wyraźne. To jaka jest pana obserwacja? Czy pana wysoka świadomość tej sytuacji, już takie obycie, czy to kwestie osobowościowe, bardziej indywidualne, psychiczne? Bardzo trudno powiedzieć. Znaczy, to jest. Znaczy, jak się wchodzi do więzienia, to. Znaczy, to jest tak zapisywane tego w wspomnieniach Karola Modzelewskiego, też mówił o tym Jacek, napisał też o tym Jacek Kuroń, ale i chyba każdy z nas miał taką jak się idzie w tym tego pierwszy raz tym korytarzem więziennym, to się ma taką świadomość, że się przynajmniej ja miałem, ale nie tylko ja. Ja myślę, że wielu z nas. Taką świadomość, że robi się to, co robili przodkowie, co już było. Co już, jest się kolejnym jakimś w tej sztafecie, się kolejną osobą. I to bardzo podbudowuje. A potem, znaczy najważniejsze jest, żeby się nie załamać, to znaczy tak, po pierwsze, nie wolno się przecenić. Ludzie bardzo ambitni, którzy chcieli w pewnym momencie byli nabierani na to, że niech pan powie prawdę, bo przecież tutaj pan tak nic nie znaczył, niech pan powie prawdę. To jest jedna rzecz, a druga, trzeba mieć wyobraźnię.
Znaczy mieć wyobraźnię, że się wyjdzie na wolność i, że, i co się wtedy powie komuś. To, i to moim zdaniem to jest najważniejsze. Prawdą jest, że, znaczy, że ja byłem na to jak gdyby przygotowany. Przygotowany też to poprzez opowieści tam, przyjaciół mamy, komunistów, którzy siedzieli w więzieniu przedwojennym. Także ten Adam i Sewek, Adam Michnik i Sewek siedzieli w 65 roku, kiedy aresztowano Karola i Mozerskiego, znaczy kiedy aresztowano Jacka i Karola, to wtedy oni też siedzieli i ten Sewek wtedy coś za dużo powiedział i to ten, i miał tego świadomość, także to, tego się człowiek uczy to, też trochę takiego. Tego Sewek, kiedy to myśmy byli przesłuchiwani przez tego samego oficera, potem mieliśmy razem proces. Sewek przez pierwsze 2 miesiące udzielał zdawkowych odpowiedzi, a po 2 miesiącach powiedział, że już więcej nie będzie w ogóle rozmawiał, że nie będzie nie, ten i dali mu spokój. Także to jest kwestia tak właśnie takiego powiedzenia, to, no tak, no, to jak już jestem, to już jestem, to nie ma się co tym przejmować. Oczywiście człowiek się przejmuje, to nie ma, ten zawsze się trochę boi, to nie ma, na to nie ma siły, ale trzeba się nauczyć z tym żyć. Jak długo pan siedział wtedy? Ja miałem proces, proces miałem w grudniu. To był z tej serii tych procesów, tych organizacyjnych, tego tak zwanych komandowskich. Grudzień 68. Co? Grudzień 68. Ja dostałem 2,5 roku więzienia, Sewek dostał 2 lata więzienia. Potem byłem krótko w Strzelcach Opolskich, kilka dni. Zostałem znowu przewieziony do Warszawy, bo na proces Adama Michnika, który mnie wezwał na tak zwaną sylwetkę. I potem znowu wylądowałem w Strzelcach Opolskich. Wyszedłem w lipcu, albo już na początku sierpnia dokładnie, pod koniec lipca 69 roku, bo była amnestia. No doświadczenie Strzelcopolski dla mnie jest bardzo ważne było, bo ja tam miałem, tam, no, byłem, no, w Polsce nie było statusu więźnia politycznego. Zresztą w przedwojennej Polsce w 30 latach też jest likwidowany status więźnia politycznego, ale nie było statusu więźnia politycznego, więc byłem normalnie z ludźmi, którzy byli skazani za przestępstwa kryminalne, bardzo różnymi. Strzelce jest tak zwanym ciężkim więzieniem, tam są to duże wyroki. Na przykład jak ja pracowałem na PWS-ie, to przedsiębiorstwo wyrobów skórzanych, tam przy jakichś robiliśmy jakieś tam na taśmie, jakieś ten, na takie pseudotaśmie, na, ten buty i siedziałem z jakimś człowiekiem, którym razem to robiłem, podszedł drugi człowiek i tamten go się pyta, Józek, a ile ty lat dostałeś? On mówi, 7 lat. A ten się tak się zastanowił, pomyślał, mówi, no 7 lat to już jest wyrok. To już jest wyrok. Ja miałem 2,5, więc ja nie miałem już wyroku. Tam są to duże wyroki, jest to więzienie tak zwane ciężkie. No nie jest to bardzo, nie było w tym czasie bardzo ciężkie, ale rzeczywiście ciężkie więzienie. Dużo się siedzi w celi, to bardzo rzadko jest, chodzi się na przykład do tego, co w innych więzieniach lżejszych jest częstsze. Cele są po pracy, cele są zamykane. No, niekiedy jest się wypuszczane na telewizji, niekiedy są pokazy filmowe. No i w Strzelcach dotrwałem do amnestii. Tydzień po amnestii mnie wypuszczono. A jaki był stosunek więźniów do pana? No gdzieś fama tego, że jest pan polityczny, pewno. Nie, oczywiście, no wiadomo, za co zostałem skazany. To nie są łagry sowieckie. Polskie więzienia to nie są łagry sowieckie. Więźniowie polityczni startują z bardzo, znaczy są szanowani. Znaczy, no, jak teraz jest, to nie wiem, bo teraz chyba nie ma więźniów politycznych, ale więźniowie byli szanowani. Poza tym, no, to jest tak, no, że pomagałem ludziom pisać odwołania, nawet pisałem jakieś wypracowania dla klawisza. Tam było wtedy, była, bo potem to zlikwidowali. Wtedy były. To można było, więźniowie mogli skończyć liceum, więc ja pomagałem w matematyce, pozycje w więzieniu, więźniowie polityczni, jeżeli się tylko umieją zachować, mają dobrą. Ja nie wiem, jak było w karnych więzieniach w okresie stanu wojennego, bo tam dochodziło do tego, no Władek Frasyniuk ciągle miał starcia. Ja tam się zaprzyjaźniłem z różnymi ludźmi. Zaprzyjaźniłem się z takim Edkiem Wajdą.
Ja go potem szukałem, to nie, chyba on już nie żyje, nie mogłem go znaleźć, kiedy dowiadywałem się, nie było jego PESEL-a, czyli pewnie już nie żyje, który został skazany na karę, był skazany na karę śmierci jako 17-letni chłopak. On uciekał z czegoś tam i to oni zaczęli się ostrzeliwać i to zginął funkcjonariusz. On siedział prawie 100 dni z karą śmierci w więzieniu. To ten bardzo delikatny, miły i bardzo wrażliwy człowiek. No, dostał w rezultacie zamieniono mu, w drodze łaski zamieniono mu karę śmierci na dożywocie, które potem podczas amnestii zostało zamienione na 25 lat. No, i ja tam potem się z nim kontaktowałem jeszcze w latach 70. Wiem, gdzie siedział, ale potem ślad jego zginął. Także tam ten miał, ja tam wielu ludzi bardzo polubiłem. Jak się patrzy z zewnątrz, to są przestępcy w większości, no, oczywiście. Chociaż więzienie jest pełne ludzi niewinnych, ale w większości jednak popełnili jakieś przestępstwa. Tylko że to są też normalni ludzie, którym coś się tam podwina noga stało się. Tak, często niefortunne zbieg okoliczności na taką drogę, ale właśnie. Świetnie, że odkrywał pan tych ludzi, jednak spotykał pan ludzi. I co było potem? Wychodzi pan na mocy amnestii? No najpierw pracował, znaczy tak, najpierw, no, to był trudny okres. To ja z więzieniem, znaczy wyszedłem oczywiście z radością, ale było mi przykro właśnie, że Edek zostaje tam Maciek taki Arkita, było mi przykro, że oni zostają w więzieniu, ja wychodzę. Ale no wtedy był to trudny okres o tyle, że jak się wyszło bardzo wielu ludzi, z pochodzenia żydowskiego bardzo wielu ludzi wyjechało z naszego środowiska. I dowiadywanie się o tym, kto wyjechał, no nie było przyjemne, że ten wyjeżdżał, a ten wyjechał, a ten będzie wyjeżdżał, to wyjeżdżał. Ale ja pracowałem początkowo w łazienkach, tam w podcieniach Teatru na Wyspie. Wspólnie z Jeleną Lasotą, byłem tam barmanem. Potem zacząłem pracować w Polferze jako szlifierz w zakładzie materiałów magnetycznych. Ale to, co było ciekawe, to właśnie wówczas powstało zupełnie nowe środowisko. Ten jedno z tych środowisk to było środowisko socjologów z bardzo aktywnym Jackiem Tarkowskim, który nie angażował się specjalnie w działalność legalną, ale on wspólnie z Jackiem Klejfem i ze swoim bratem Michałem napisali szereg piosenek, tak zwanych kupletów marcowych. Jacek też przetłumaczył z czeskiego, przetłumaczył pieśni Kryla, które potem Michał to śpiewał. Także powstały nowe środowiska. Po pewnym czasie, bardzo dość szybko, zaczęliśmy się kontaktować dzięki Krzysztofowi Śliwińskiemu, który był takim przywódcą, starszym przywódcą młodzieży kikowskiej. KIK, Klub Inteligencji Katolickiej, miał taką sekcję kultury, która była właściwie sekcją młodzieżową. I Krzysztof był takim mentorem tej sekcji kultury. Także wtedy nawiązaliśmy kontakt z ludźmi z Klubu Inteligencji Katolickiej. Też spotkaliśmy się z Mazowieckim, który pozwalał pod pseudonimem pisać do więzi. Także stworzyły się właśnie nowe środowiska. I te środowiska, jeżeli tak się spojrzy z pewnej perspektywy, to te środowiska. Ja też jeszcze bardzo się zaprzyjaźniłem z ludźmi z STS-u, z Studenckiego Teatru Satyryków, szczególnie z takim reżyserem tego teatru, Jerzym Markuszewskim, jednym z najciekawszych ludzi, których ja poznałem. Ale poznałem wtedy całe środowisko STS-u. Także, no i to, co było ważne też, wtedy zaczęliśmy się spotykać z ludźmi, Adam Michnik, ja, Basia Toruńczyk, Teresa Bogucka, z ludźmi, z których przedtem nie mieliśmy dostępu, z Wiktorem Woroszyńskim, z całym środowiskiem tych literatów, to pisarzy. Także z Witkiem Dąbrowskim. Ten okres był taki, no, w pewnym sensie martwy, ale w pewnym sensie w tym okresie właśnie dojrzewało te środowiska, które stawały się jednym środowiskiem, które potem organizowały Komitety Obrony Robotników w 76 i Komitet Obrony Robotników. Także to były jak gdyby takie dwa środowiska. To było środowisko, to szeroko pojęte środowisko postmarcowe,
ten, który opisałem, środowisko Kiku, myśmy się wspólnie spotykali. Jak gdyby trzecie, nieco odrębne, to był ten środowisko harcerskie z Czarnej Jedynki, gdzie był Antoni Macierewicz i Piotrek Naimski, gdzie byli takimi liderami, to liderami tego środowiska. Aczkolwiek Macierewicz bardzo wyraźnie podkreślał swoją odrębność. On bardzo lubił pokazywać, że jest inny. Na początku był inny, dlatego że on jeszcze wtedy był dosyć, tak powiedziałbym, skrajnym lewakiem. Na przykład, kiedy go poznałem pierwszy raz przez mojego przyjaciela, to on wtedy przygotowywał się, ja tu mówię w cudzysłowie oczywiście, przygotowywał się do tego, żeby założyć partyzantkę miejską, to walczącą z władzami. Był zafascynowany Ameryką Południową i był bardzo lewacki. No, ten kilka lat później też był bardzo, ale już po innej stronie politycznego spektrum. Zresztą dowodzi prawdziwości jest taka praca Amalryka, rosyjskiego dysydenta, rosyjskiego tego i pisarza, w którym on udowadnia, że ten spektrum polityczny jest właściwie kołem, czyli skrajności się w rezultacie gdzieś tam spotykają ze sobą. I to właśnie Macierewicz nie musiał obiegać całego koła, tylko wystarczyło, że przeskoczył po prostu ze skrajnej lewicy na skrajną prawicę. Ale to było niewątpliwie, no, on bardzo istotną rolę odegrał przy powstawaniu KOR-u. No, on wymyślił akcję pomocy. Bez niego ta akcja pomocy być może by się zaczęła, ale później znacznie. Tak, ale lata 70. to jednak ciągle taka powszechna, może nie tyle uśpienie, co to, tak w mojej wyobraźni zapisuje postawę społeczną. No, wy byliście ciągle dużym środowiskiem, rozrastającym się środowiskiem, ale jednak środowiskiem. Tak, głównie warszawskim, znaczy trochę wrocławskim i trochę krakowskim. Głównie ze względu na kontakty z klubami inteligencji katolickiej, aczkolwiek na przykład ludzi z Krakowa, z którymi niektórymi byłem później zaprzyjaźniony, jak z Jackiem Woźniakowskim czy z Henrykiem Woźniakowskim, wtedy ich nie znałem. Znam wrocławski klub inteligencji katolickiej, ale tak, ale to były nieliczne środowiska. Tak, czyli te strajki w Ursusie i Radomiu są dla Państwa, były dla Państwa sygnałem, że jest reakcja jakby jeszcze w innej grupie społecznej, tak można powiedzieć. W międzyczasie był grudzień. Grudzień przyniósł nadzieję, niewątpliwie. Znaczy ja, ten Janusz Potański, no, wybitny poeta, satyryk, jeden z ludzi, którzy na moje myślenie wywarli ogromny wpływ, jego sposób myślenia. Umysł niezwykły zupełnie, jednocześnie człowiek nie z tego świata. Ja pamiętam, jak dowiedzieliśmy się, dowiedzieliśmy się o tym, że Gomułka upadł, to tańczyliśmy z radości. Więc to niewątpliwie to był ten. On był wtedy też po kilku latach więzienia, bo on został za swoje poezje satyryczne, został skazany na 3 lata więzienia. I ten pierwszy okres był okresem takim, no, rzeczywiście, w którym nagle się poczuło pewien oddech, pewną ulgę. Co prawda Jacek i Karol nie zostali na początku wypuszczeni z więzienia. Można powiedzieć, że była pewna ulga, ale nie dla wszystkich, dlatego że Grupa Ruch, czyli Stefan Niesiołowski, Andrzej Czumajni, zostali skazani na 7 lat więzienia. Także jeżeli się to mówi, że to był taki ten łagodny okres, to nie do końca. Im zarzucono elementy zbrojne. Trochę to było znacznie naciągane. Ale w końcu 7 lat więzienia dostali. I Karol i Jacek wyszli dopiero po interwencji ojca
matki Natalii Modzelewskiej, matki Karola, która na zebraniu Związku Literatów powiedziała, znaczy zgłosiła się, znaczy wystąpiła i powiedziała o tym, że jej syn i Jacek Kuroń siedzą dotychczas w więzieniu mimo tych zmian. I ten ministrem kultury był wtedy Teichma. I Teichma zainterweniował i w związku z tym oni w 71 roku, mimo że już raz mieli Jacek miał odmowę zwolnienia, zostali w 71 roku zostali wypuszczeni. Ale oczywiście no tak, to były dosyć, powiedziałbym, rozbudowane jak na system represyjny to środowiska, ale to było bardzo ograniczone. Tak, i mówi Pan, że wydarzenia w grudniu były dla Państwa... W grudniu myśmy prawie nic nie zrobili. I to było dla nas taki wyrzut sumienia. Właściwie nie wiadomo było, co mieliśmy zrobić. No myśmy natychmiast następnego dnia, czy dwa dni po tym, co się rozpoczął Gdańsk, ja byłem zatrzymany, przesłuchiwany i zatrzymany. Chyba siedziałem wtedy jeden dzień, nawet mi posłali na dołek. Znaczy ja zabrałem głos, ja pracowałem wtedy w takim biurze projektów, tam przyszli, żebyśmy potępiali, ja powiedziałem, że robotnicy mają rację. No trochę z bijącym sercem, trochę się tego bałem, bo potem kilka dni później już to można było powiedzieć oficjalnie, ale wtedy, i grudzień był takim wyrzutem sumienia. Jacek o tym mówił, tego, bo miał do nas pretensje o to. Może niezbyt wyraźnie wypowiedziane, ale miał wyraźnie o to do nas pretensje, że wtedy nie zareagowaliśmy. Także mieliśmy taką zadrę, że nie zareagowaliśmy wtedy. Aczkolwiek to nie jest do końca prawda, dlatego że kiedy Krzysztof Kieślowski, filmowcy, oni kiedy byli w Szczecinie był strajk powtórny, to był styczeń, luty już 71 roku, to i tam podczas strajku tam pojawił się Gierek, już nowy pierwszy sekretarz, i to spotkanie zostało nagrane, 9-godzinne spotkanie zostało nagrane. Od Krzysztofa Kieślowskiego, chyba przez Andrzeja Titkowa, ile pamiętam, myśmy dostali te taśmy. Myśmy je przegrali w kilku egzemplarzach w nocy. Całą noc przegrywaliśmy, wtedy nie było możliwości szybkiego przegrywania. Trzeba było po prostu, kręciła się taśma i na jednym magnetofonie, na drugim się nagrywało. Nie można było nagrać w przyspieszonym tempie. I słuchaliśmy to tą taśmę posłaliśmy te dwie takie taśmy, posłaliśmy na zachód. Jedną przez trockistów, którzy przyjechali do Polski. Trockiści zawsze się Polską interesowali. A drugą wywiózł, nie wiem czy on bezpośrednio, on, ale w Kanadzie miał Bolesław Sulik. Osoba, znaczy taki dziennikarz, filmowiec, późniejszy jeden z szefów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który był emigrantem z Londynu. Przyjeżdżał do Polski, to był jeden z moich bliższych przyjaciół i w tym czasie i później. Także te dwie taśmy zostały to wywiezione. Także nie było tak, że myśmy nic nie robili, ale rzeczywiście było, także myśmy się przygotowali do tego, że coś nastąpi. Jacek, który jest człowiekiem, który ma, zawsze widzi, że lada moment coś się zacznie, zawsze coś przepowiadał, że coś się zacznie, no i w czerwcu wreszcie trafił. Ale myśmy dyskutowali w różnych konstelacjach, w różnych grupach, co zrobić, kiedy się zacznie. No i w związku z tym to nasza reakcja była dosyć jak gdyby przygotowana mentalnie, aczkolwiek rzeczywiście tutaj istotną rolę odegrał Antonin Macierewicz, który może nie sam głównie, ale główne, bo tam głównymi organizatorami bezpośredniej akcji pomocy byli Wojtek Onyszkiewicz i Darek Kupiecki, ale on z Piotrkiem Naimskim zainicjował to. Myśmy chcieli, znaczy ja myślałem, że to nie wyjdzie, że to dopiero trzeba będzie poczekać, aż wrócą studenci, a okazało się, że można było wcześniej. I dzięki temu powstał Komitet Robotników. Jacek Kuroń napisał wtedy bardzo ważny tekst, ten, który
napisał list do Berlinguera. Berlinguer był to pierwszy sekretarz czy przewodniczący Komunistycznej Partii Włoch, a Komunistyczna Partia Włoch była to tak zwana partia eurokomuniści. Eurokomuniści byli to ci, były to te partie komunistyczne, które potępiły agresję na Czechosłowację w 1968 roku. Jacek napisał wstrząsający list do Berlinguera w obronie bitych i prześladowanych robotników. Tuż potem wzięli go do wojska. Jacek był na tak zwane ćwiczenia. Tak, Jacek najbardziej był przerażony tym, że nie że idzie do wojska, tylko że dowiedział się wtedy, że został w wyniku procesu został zdegradowany i został z porucznika stał się szeregowym. I wtedy się przestraszył rzeczywiście Jacek, bo wyobrażał sobie, że jako szeregowy to będzie tam pomiatać. Tymczasem potraktowano go bardzo łagodnie, nic nie robił w tym wojsku. Miał tam zamiatać podwórko, czyli czysto fikcyjne. I wtedy, kiedy on dostał przepustkę, napisał ten list do Berlinguera, to było bardzo ważne, dlatego że polska sprawa robotników stała się sprawą europejską i światową, bo Berlinguer bardzo na to mocno zareagował. Oficjalnie zadał pytanie kierownictwu PZPR, nie wiem czy na pierwszych, ale na pewno na czołowych stronach wielkich dzienników europejskich ukazała się ta reakcja Berlinguera, także to w ogóle zmieniło sytuację. Wtedy Adam Michnik został wypuszczony, prawdopodobnie z zamiarem, że go się nie wpuści z portem do kraju. I Adam Michnik też odegrał bardzo istotną rolę w umiędzynarodowieniu tej sprawy. No i wtedy powstał ten, mniej więcej we wrześniu 1976 roku powstał Komitet Obrony Robotników po różnych dyskusjach, dlatego że wiadomo było, że ten Komitet Obrony Robotników nie może powstać, nie mogą go założyć ludzie młodzi. Natomiast była ta cała grupa ludzi, wówczas już zbliżający się do 70 bądź po 70 z Anielą Steinsbergową, Ludwikiem Kohnem, Józefem Rybickim, księdzem Zieją, którzy założyli ten komitet. Oni na początku nie chcieli zakładać komitetu, bo uważali, że to jest zbyt groźne, nie dla nich, tylko dla ludzi, którzy w to wejdą, wiadomo było, że tych ludzi nie aresztują, ale że chcieli założyć Komitet Obrony Praw Człowieka. Ale jak Jacek wyszedł na przepustkę z wojska, to Jacek przeforsował nazwę wymyśloną przez Macierewicza Komitet Obrony Robotników. No i tak powstał Komitet Obrony Robotników. No my z Miszewkiem zaczęli wtedy wydawać biuletyn informacyjny, Miszewkiem Blumsteinem. No też chcieliśmy wejść do KOR-u, ale tutaj Jacek powiedział, że nie możemy, dlatego że to zdenerwuje Macierewicza, który teraz musi współpracować z Macierewiczem. Także od początku, mimo że ja się z Macierewiczem jakoś kolegowałem, ale od początku było takie napięcie wynikające głównie z jego charakteru, z jego takiej ambicji, że wszystko ma być jemu podporządkowane. Biuletyn, w jakim stopniu pan nadawał kształt temu pismu? No biuletyn na początku w biuletynie były cztery osoby. To był Sewek Blumstein, był Antoni Libera i skierowany tam do nas przez Jacka Adam Wojciechowski. To były cztery osoby, które pisały pierwszy numer. Od drugiego czy od trzeciego numeru zgłosiła się i zaczęła to robić Joanna Szczęsna. Adam Wojciechowski, nie mogliśmy się z nim specjalnie dogadać, mimo moich wysiłków. Ja lubię ludzi, którzy to myślą inaczej i próbuję się z nim dogadać, ale nawet ja nie mogłem się dogadać. No Sewek jest bardziej, powiedziałbym, mniej odporny na to, że ktoś ma inne zdanie. Także odpadł, no i odszedł też po pewnym czasie, dosyć szybko odszedł Antoni Libera, dlatego że no, jego to przestało bawić, ale on odegrał istotną rolę przy powstawaniu biuletynu. Był chyba pierwszy numer robiliśmy chyba u niego w domu. Ja byłem w biuletynie do czasu tego, do 77 roku, kiedy zostaliśmy aresztowani w maju 77 roku. Kiedy wyszedłem, to zaczęliśmy robić już wtedy z Heleną Łuczywą i jej mężem Wiktorem, z wujcami, zaczęliśmy robić robotnika, więc odszedłem z biuletynu. Tak.
i jakby zaangażowany był pan w tworzenie robotnika, i tak już zostało do 80 roku, czy jeszcze... Tak, no robotnik był, znaczy to był nasz wspólny pomysł. On wynikał z tego, znaczy od października 76 roku ja zacząłem jeździć do Radomia. Przy czym jak gdyby wezwała mnie Zosia Romaszewska, której wtedy nie znałem, i powiedziała, że jest akcja pomocy, ale jej zależy na tym, żebym ja jeździł i próbował znaleźć ludzi, którzy w ramach akcji pomocy, którzy ewentualnie potem będą mogli tworzyć jakiś niezależny ruch robotniczy. Ja zacząłem jeździć, to było i ten, i to, ten pomysł na niezależnych robotniczych miał także Heniek Wujec w Ursusie. Ja byłem, jeździłem do Radomia. I myśmy zaczęli organizować takie spotkanie z robotnikami. I to było kompletnie, to było kompletnie nieudane, dlatego że prawie zawsze, myśmy zrobić 3 czy 4 takie spotkania, ale prawie zawsze takie spotkanie było inwigilowane. Robotnicy, którzy tam byli, potem byli straszeni i to nic z tego nie wychodziło. I stąd powstał pomysł, żeby zamiast tego, no pomysł, który no nie jest nowy, bo to rewolucja francuska tak była robiona przez to, żeby zrobić pismo. Początkowo nazywaliśmy to pisemko. Będziemy robić pisemko dla robotników, ulotkowe, taką ulotkę dla robotników będziemy robić co pewien czas. Wojtek Onyszkiewicz powiedział, bo żadna tam ulotka, tego to powinno być pismo. No i w ten sposób wymyśliliśmy robotnika. Jacek był sceptyczny, kurwa, ale powiedział, no skoro chcecie robić, to może wam wyjdzie. No powinien ten. I nazwa była wzięta, nazwa miała podwójne znaczenie. Pierwsze znaczenie, które się narzuca, no to jest robotnik. No robotnik to było pismo PPS-u, czyli pismo niepodległościowego socjalizmu. I niewątpliwie myśmy gdzieś tam w tym nurcie myślenia byli. Dlatego też ta nazwa nie była, znaczy była dla nas taka oczywista i niewątpliwie mieliśmy poczucie tej pewnej łączności. Ale znacznie ważniejsze było, ja to napisałem we wstępie, gdyby to, że w PRL-u, znaczy nie dokładnie to, ale w PRL-u nie było robotników, byli robole. Znaczy była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Robotników, znaczy i tam byli jacyś tam robotnicy, którzy tam zajmowali jakieś tam, bo w PZPR-ze byli robotnicy też, tam to była też droga kariery, droga do wyjścia, ale byli robole na samym dnie hierarchii społecznej, na samym dole hierarchii społecznej. I to w trakcie akcji pomocy ja to bardzo wyraźnie zobaczyłem, jak to wygląda. Zresztą to Bolek Sulik, który kontaktował się z robotnikami szczecińskimi, też opisał to w takim tekście, chyba nazwał to robotnicy. Inwigilowani, z brakiem kontaktów między nimi. Oni się na ogół nie znali. Znali się ewentualnie, jak chodzili na wódkę, to znali się po imieniu, wiedzieć, że gdzieś tam mieszka, ale nawet nie znali swoich mieszkań. To bardzo inwigilowani, bo władza się bała robotników. Także i to byli robole. I robotnikami stawali się w momencie buntu. I myśmy się odwołali właśnie do tego, że robotnik to jest człowiek, to jest ten, który się buntuje. I także i ta druga, znaczy dla mnie ta druga, znaczy ta drugie znaczenie było o wiele ważniejsze. No i robotnika robiliśmy na początku bardzo prymitywnie, potem Witek Łuczywo wymyślił i robiliśmy to najpierw na pierwszy numer chyba wyszedł na powielaczu w ogóle, na hektografie, na powielaczu spirytusowym, mało czytelny, 4 strony takie. Potem robiliśmy chyba przez Nową, czyli przez Niezależną Oficynę Wydawniczą, którą założył Mirek Chojecki. Robiliśmy na powielaczu białkowym, a potem Witek chyba w 78 roku, może 9 już, Witek wymyślił sitodruk. Czyli sitodruk jest to technika drukowania, którą się zadrukowuje filanki na przykład. To jest ten. On to wymyślił, jak to zrobić z tego, jak zrobić. Sitodruk to był przełom techniczny. Myśmy mogli, znaczy sitodruk łącznie z maszyną IBM-u, elektryczną maszyną IBM-u, która pozwalała na to, że nie pisze się tylko na maszynie, ale można zmieniać czcionki, więc można było
ten tytuł robiliśmy z jakiś, to się nazywa raster chyba, nie pamiętam, i można było różne czcionki robić. I wtedy ten można było w miarę czytelny druk, który na kartce A5, a nie na A4, który mieścił dobre kilka stron, znaczy około 8-9 stron maszynopisu. Robotnik miał taką ideę, że po pierwsze, że będziemy opisywali sprawy robotnicze i będziemy dążyli do namawiania, do tworzenia niezależnego ruchu robotniczego. Zrobiliśmy pewien błąd, który wynikał z niezrozumienia tego, myśmy uważali, że będziemy mówić o niezależnej robotniczej reprezentacji, a nie o związkach zawodowych. Byliśmy przekonani, sądząc z naszych kontaktów z robotnikami, że dla robotników związki zawodowe kojarzą się tylko jeszcze z jedną opresją. I tutaj nie mieliśmy racji, bo kiedy namową Leszka Moczulskiego Kazimierz Świtoń założył związki zawodowe w Katowicach na Śląsku, to okazało się, że to jest idea nośna. Aczkolwiek ten Świtoń zapłacił straszną cenę, był strasznie prześladowany i oni kompletnie, tam było tylko 5, potem 3 osoby, kompletnie nieosadzone w środowisku. W związku z tym Władka Suleckiego, który był związany z robotnikiem, wymuszono na nim wyjazd z Polski, jego żona była Ślązaczką, wspaniały człowiek, w ogóle Władek, wspaniały człowiek. Ich było 3 czy 4 momentami i dopiero kiedy powstały związki zawodowe, Komitet Założycielski Związków Zawodowych na Wybrzeżu, to one już były osadzone w środowisku robotniczym. Świtoń był strasznie prześladowany, był bity, aresztowany, skazywany, także... No i to przypłacił trochę zdrowiem psychicznym też, prawda? No tak, Świtoń był dziwnym człowiekiem. Ja go dosyć dobrze znam. To był bardzo zamknięty w sobie, spięty, a jednocześnie w tym czasie zachowywał się bohatersko. Okazało się, że słowo związki zawodowe może coś znaczyć, coś innego niż tylko reżimowe związki zawodowe. Także mówię, to myśmy błąd perspektywy. Myśmy byli wtedy trochę, zafascynowani, bo może to mocno powiedziane, ale interesowaliśmy się bardzo, przynajmniej ja, ale nie tylko chyba ja, sytuacją w Hiszpanii. Gdzie opór był właśnie nie w związkach zawodowych, tylko w Comisión Obreras, czyli w komisjach robotniczych. I myśmy propagowali, że powinny powstać komisje robotnicze. Potem okazało się, że związki zawodowe to jest o wiele lepszy termin i bardziej zrozumiały. Znaczy komisja robotnicza to nie wiadomo, więc myśmy musieli to zmienić. Od momentu, kiedy w Gdańsku powstał Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych, to propagowaliśmy oczywiście powstanie związków zawodowych. Robotnik odegrał istotną rolę. Znaczy robotnik odegrał o tyle istotną rolę, że jak się wydaje, po pierwsze myśmy w roku 80, to było bardzo ważne, dlatego że wizyta papieża była istotna, dlatego że wizyta papieża spowodowała to, że do nas się zaczęli, ja uważam, że wizyta papieża, Zbyszek Bujak się z tym nie zgodził. On mówił, że on się zgłosił niezależnie od wizyty papieża, ale moim zdaniem zmiana atmosfery, gdyby poczucie, że powstało my, czyli to, że nie ma tylko onych, czyli władze, ale że są my, to było bardzo istotne, dlatego że po wizycie papieża, to może być tylko koincydencja czasowa, ale moim zdaniem nie jest. Po wizycie papieża zaczęli się zgłaszać ludzie, którzy byli mocno osadzeni w środowisku robotniczym. Przedtem to było tylko w Gdańsku. A potem zaczęło się to, zgłaszali się różni ludzie, właśnie tacy, którzy przedtem głównymi korporatorami robotnika byli, ja to nazywam dysydenci robotniczy, tacy ludzie, którzy byli wrzucani z miejsca pracy, nie byli autorytetami w swoim środowisku. Od końca 79 roku myśmy wtedy napisali taką kartę praw robotniczych. To ja wtedy to wspólnie z Gdańskiem, czyli wspólnie z Wałęsą, z Gwiazdą Wałęsą, z Bogdanem Borusewiczem oczywiście. To spowodowało jakąś zmianę jakości. Ludzie, którzy się zaczęli zgłaszać, tak jak Zbyszek Bujak, to byli ludzie bardzo
osadzeni w środowisku robotniczym i byli autorytetami w środowisku robotniczym. Także cała kiedy się zaczęła fala strajków, to myśmy mieli już wtedy praktycznie w ciągu jednego dnia mogliśmy dotrzeć do każdego miejsca strajkowego. I to był taki cybernetyczny żółw pozytywny, samonapędzający się. Te informacje, które zdobywaliśmy poprzez wolną Europę, szły poprzez wolną Europę, wracały do Polski i ludzie się tak nakręcali. Niewątpliwie tam, gdzie docierał robotnik, tam te żądania były na ogół dojrzalsze. I myśmy kiedyś napisali, no to bardzo rzadkie było, żebyśmy robili błędy, bo myśmy bardzo uważni byli na ten, żeby zbierać informacje, ale kiedyś napisaliśmy informację, która nie była informacją, powiedzmy sobie, nazwijmy delikatnie precyzyjną, że zasiłki rodzinne dla milicji, dla SB są większe niż dla robotników, co nie było prawdą. Oni mieli inne przywileje, a tego akurat nie mieli. I w pewnym momencie, na którym strajku, ten postulat zrównania zasiłków tego się pojawił, co pokazuje właśnie skalę naszego oddziaływania. Myśmy w Robotniku starali się robić tak, żeby była taka równowaga, no powiedzmy sobie, z przewagą tekstów bieżących, ale także, żeby tam były teksty historyczne. Na przykład z Heleną Łuczywą napisaliśmy tekst o Powstaniu Warszawskim, ja napisałem tekst o PSL-u 45-47, o niszczeniu tego partii Mikołajczyka. Pisaliśmy teksty, teksty rocznicowe w związku z grudniem czy czerwcem 56 Poznaniem. Także staraliśmy się, od początku już mieliśmy pierwszą dyskusję, mieliśmy przy pisaniu wstępniaka. Ja tam na koniec napisałem o niepodległości. Heniek się bardzo temu sprzeciwił, ponieważ uznał, że jeżeli będziemy pisać o niepodległości, to Heniek Wujec, to wtedy odstraszymy ludzi. Ale w rezultacie ja postawiłem na swoim, jeszcze Helena mnie poparła. Chyba Ludka też, nawet żona Henika. Heniek zawsze był bardzo konkretny. Ale to słowo też zobowiązywało do tego, żeby pisać o różnych, nie tylko wprowadzać tego czysto taką pracowniczą, problematykę, ale także właśnie taką, historyczną, czy polityczną. Ale to rozumiem, że w ramach tego myślenia, że trzeba odejść, trzeba tych ludzi uczynić robotnikami, ludźmi, którzy myślą. Mm-hmm. I te artykuły na pewno temu służyły, żeby wzbudzić myśl w innej sferze, która no, jakby sprzyja rozbudzaniu poczucia godności własnej, tak? No tak, takie, znaczy w ogóle odezwanie się, znaczy pokazanie, że nie jesteśmy, znaczy, że Polska nie zaczęła się tam w 1945 roku, tylko że a także co było, znaczy jaka była historia PRL-u. No tak, to przede wszystkim, ale właśnie myślę, że obok to poczucie, że właśnie przynależymy, że mamy tę historię, ale też mamy swoją godność, to było, ale... Ale to wszystko, o czym Pan opowiada, no uświadamia, że Radom i te wystąpienia w Ursusie i w Radomiu i potem wasza praca przez te kolejne 5 lat doprowadziły do 80 roku. Znaczy ja myślę tak, że to powinni ocenić historycy nie zaangażowani w to, ale ja myślę, że na pewno tak. Znaczy ja mówiłem o tym, że myśmy mieli wpływ na falę strajków. Także już chociażby poprzez to, ale ja myślę, że to były dwa wydarzenia były, jedno wydarzenie, na pewno wizyta papieża. No ja tak jak mówiłem, wizyta papieża spowodowała, że nagle ludzie poczuli się, że oni są, że nie tylko są tamci oni, ale także jesteśmy my. I my potrafimy się bez nich obyć, bo te wszystkie wielkie spotkania z papieżem były przecież nie były organizowane przez władzę. Także to było niezwykle ważne, powstało my,
No i to my, to była Solidarność potem. Ale no, nie wydaje mi się, żeby bez robotnika ten ruch miał taki dojrzały charakter. Bo niewątpliwie no, ten najbardziej dojrzały strajk, czyli strajk gdański, zresztą widać różnicę w dwóch strajkach. Strajk gdański, który był organizowany przez działaczy WZZ-ów Wybrzeża, czyli przez ludzi związanych z Komitetem Obrony Robotników, związanych z robotnikiem. Myśmy wspólnie działali. Ten miał o wiele dojrzalszy charakter niż strajk w Szczecinie, gdzie działaczy WZZ-ów, tam był bardzo fajny WZZ z braćmi Witkowskimi, z Stefanem Kozłowskim, gdzie ich praktycznie nie wpuszczono na strajk. Ale tamten strajk się rozpoczął od dwóch w Szczecinie do dwóch zakładów, w którym Stefan Kozłowski i chyba Janek Witkowski, którzy mieli kontakt, czyli od Stoczni Remontowej Parnica i od Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. I tam myśmy mieli, to mieliśmy kontakty, ja się spotykałem, jak byłem w Szczecinie, spotkałem się z tym ludźmi, zresztą to niedługo przed strajkami. Także w Szczecinie też zaczęły się strajki, się zaczęło od ludzi, którzy byli związani z robotnikiem, mniej lub bardziej, czy związani ze szczecińskim WZZ-em. Natomiast sam strajk, tam byli, ten jego kierownictwo strajku, tam byli członkowie PZPR-u, pewnie bardzo przyzwoici ludzie, natomiast no, którzy na sam pomysł, że ktoś jest z wolnych związków zawodowych, to go gnali. Stąd też widać wyraźnie, no, że w Szczecinie podpisano porozumienie bez porozumienia z Gdańskiem. W Gdańsku podpisano dnia następnego i w Szczecinie no, praktycznie, znaczy bardzo mało wywalczono. Tak. A czym według Pana jak doszło do strajku w lipcu w Lublinie, bo cały lipiec Lublin strajkował? Znaczy to były dwa, znaczy pierwszy strajk, tak jak ja nie badałem tego potem, tylko to raczej odtwarzam to, co pamiętam. Pierwszy strajk był 2 lipca w Ursusie. Tam się zaczęło od tego, że podniesiono ceny chyba kotletów na stołówce. Ale strajk zorganizował Zbyszek Janac i chyba Emil Broniarek, jeszcze nie pamiętam kto jeszcze, którzy byli już wtedy bardzo blisko z nami związani. Znaczy, ja się już wtedy byłem właściwie zaprzyjaźniony, przez pół roku się z nimi spotykałem. Także oni zaczęli ten strajk. I chyba równolegle wybuchł strajk w Świdniku i w tej fabryce samolotów, tam, tego nie pamiętam dokładnie, w zakładach komunikacyjnych chyba Świdnik, to się chyba tak nazywa, i w lokomotowowni w Lublinie. W lokomotowowni w Lublinie był szefem strajku był Czesiek Niezgoda. Ja go wtedy nie znałem, ale on się spotkał przedtem kilka razy z Henkiem Wójcem. Także jak myśmy tam pojechali z Wieśkiem Kęcikiem w połowie lipca, to Czesław Niezgoda, który był, on kiedyś był nauczycielem, a potem został robotnikiem na lokomotywowni, przyjął nas bardzo nieufnie, musieliśmy się spowiadać, znaczy opowiadać, co wiemy o Hańku, żeby on uznał, że my nie jesteśmy ubekami. A w Świdniku z kolei to taką nieformalnym, ale właśnie formalnym szefem nie komitetu strajkowego, oni nazwali to komitet postojowy, żeby nie było słowa strajku, była Zofia Bartkowiak. Wówczas jeszcze członek PZPR-u, niezwykle ciekawa osoba, taka, ja ją poznałem potem, bo był ten w czasie tych jednych wyjazdów do Lublina, jeszcze w lipcu, wspólnie z Henkiem byliśmy u niej, niezwykle ciekawa osoba, ona potem w zasadzie się wycofała ze wszystkiego, ale to, ja bym powiedział, dosyć charakterystyczna osoba, to jest taka, to jest kobieta, która no, mająca wyszczekana, umiejąca walczyć o swoje, umiejąca powiedzieć prawdę. Ja się, kiedy potem byłem w Wałbrzychu, to się spotkałem, kilka razy spotkałem się właśnie z takimi kobietami, to bardzo, które nad chwilą są takimi naturalnymi autorytetami tego środowiska. Kiedyś w Solidarności zaczęły się różne tarcia, to Zofia się to wycofała z tego, ale ona była w ogóle no, niezwykle ciekawa osoba i strajk w Świdniku chyba nie był inspirowany z tym, znaczy być może jakoś pośrednio, ale nie bezpośrednio przez robotnika, to tak jak strajk lokomotywowy, gdzie był po prostu, gdzie ten Czesiek miał po prostu kontakt z Henkiem i był kolporterem robotnika. Ja nie wiem, jak było w Świdniku, ale chyba tam, znaczy
Pewnie robotnik docierał, ale na pewno nie Zofia Bartkowiak, na pewno, no też nie mogę powiedzieć na pewno, ale w każdym razie ja nie pamiętam, żeby ona mówiła, że ona czytała robotnika przed sierpniem, a to rozmowa z nią była o wiele ciekawsza niż Czeszkiem, to ona opowiadała niezwykle ciekawie, to było fascynujące, ona w ogóle fascynująca osoba. A gdzieś są jakieś teksty na jej temat? Gdzieś można przeczytać jakieś artykuły? W internecie można znaleźć, tak. W internecie jest Dintolona. Ona już do chyba 15-20 lat co najmniej nie żyje. Tak mi się wydaje, ale tak jest. W internecie można znaleźć. Pan był zatrzymany w sierpniu 80 roku, tak? Tak, to było uciążliwe dosyć, bo mnie zatrzymano chyba najszybciej, to najwcześniej, chyba ze względu na kontakty robotnicze. Henka nie zatrzymywano chyba dlatego, że Henik chodził do pracy. Henik cały czas uparcie, ten Henik pracował w urzędzie miar i wag u tego, którego szefem był Szlachcic. I kiedy, czyli był szef bezpieki, no, minister spraw wewnętrznych. I kiedy Henik tam zaczął, bo Henika wyrzucono z Tewy, zaczął pracować tam i Szlachcic go wezwał i powiedział mu, to co pan robi po pracy mnie nie interesuje. Szlachcic był, no to był ten, no, bandyta też, ale był, to była ciekawa osobowość Szlachcic, bardzo, ten, bardzo odważny i umiejący na przykład wystąpić przed tłumem. Ten, a jednocześnie, no, ten jednocześnie bandyta też. Ten Henik pracował wtedy i prawdopodobnie dlatego jego nie aresztowali, bo to nie, ten, natomiast nie zatrzymano 14. Pierwsze 48 godzin. Pozwolili mi wrócić do domu. Kiedy zdążyłem się wykąpać, przyszli ten, w ten sposób spędziłem dwa tygodnie po 48 godzin w aresztach. Prawie dwa tygodnie, bo w pewnym momencie zawieźli do Pałacu Mostowskich, czyli do Komendy Stołecznej, który wiedziałem, że to skończyło się ten objazd po tych 48-godzinnych komisariatach, który dostaje sankcje. Rzeczywiście dostałem sankcje i 4 dni później było porozumienie sierpniowe i chyba 1 września wyszliśmy z więzienia. Te 5 czy 6 razy po 48 godzin to było dosyć uciążliwe, muszę powiedzieć. To 48 godzin jest, znaczy, pewnie każdy, czy lepiej tydzień w więzieniu niż to 2 razy po 48. Jedno 48 godzin nie jest takie trudne. Kąsanie. Nie, to jest trudne, bo ten więzienie, no to jest ten, no jest więzienie, siedzi się tam ten. Natomiast no, ten leżenie na tym, znaczy na tym dołku w komisariacie, ten, to zależy też od, zależało od komisariatu. Na niektórych komisariatach był materac i koc, na mostowskich w tych stałych celach to był jeszcze pościel dawali. Natomiast ten, ale były komisariaty, gdzie nic nie dawano, gdzie się leży na gołych deskach. I to ten, a w nocy tam jest zawsze jest zapalona żarówka, która daje taki półmrok, zapala żarówka za siatką drucianą. I to ta siatka druciana powoduje, że jednocześnie jest półmrok, ale strasznie razi w oczy. Więc to, jeśli nie ma koca, ja śpię w każdych warunkach, więc ten, ale to jest męczące takie. Tak. I wychodzi pan 1 września, tak? Chyba tak, nie pamiętam. No, I co pan wtedy robi? Idzie pan do Gdańska? Ja miałem kontakt z Wałbrzychem. Był tam taki Jacek Pilchowski, który był w redakcji Robotnika. Redakcja Robotnika to nie była redakcja właśnie ci, którzy robią, tylko ci, którzy to były punkty kontaktowe. Znaczy Heniek i ja robiliśmy to, ale teraz robili głównie, to głównie robiła to Helena Uczywo i Ludka Wujec, tam przy pomocy Ireny Wójcickiej. Ja miałem kontakty z Wałbrzychem i byłem tam kilka razy. Zakolegowałem się z tym Jackiem Pilchowskim. Nie znam go dobrze, widziałem go 2 czy 3 razy, ale raz miałem spotkanie u wikarego, to był taki Tadeusz Faryś. To też postać bardzo ciekawa. I on do mnie zadzwonił, że on został chyba, to był 3 chyba września, że on został sekretarzem Komitetu Założycielskiego, żebym przyjechał. No więc ja wsiadłem, znaczy ja się trochę bałem przyjechać pociągiem, więc pojechałem autostopem, dojechałem tam i w zasadzie
pierwsze kilka miesięcy spędziłem właśnie w Obrzyku. To był, no Jacek potem, ten, z którym się przyjaźniłem, ten potem wyemigrował, po internie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i z takiego, jak on się sam przedstawiał, taki socjaldemokraty, zamienił się w skrajnego nacjonalistę. No to jest, tego widocznie w Ameryce tak na niego podziałała. Ale, ten, ale to, że wyjechałem do Wałbrzycha, to był jeden z najlepszych moich pomysłów w życiu. Ja ten, podobnie jak to, co zawdzięczam Zosie Romaszewskiej, że zacząłem iść do Radomia, ale tutaj no, ja tam spędziłem prawie pół roku, prawie mieszkając. Znaczy w zasadzie do stycznia przyjeżdżałem tam tylko do Warszawy przyjeżdżałem tylko na weekendy. A potem już po tym rzadziej, potem już raz na miesiąc. Ale no to, ten, bo to mi dało zupełnie inne osadzenie w życiu. Znaczy ja mnóstwo ludzi poznałem, z mnóstwem ludzi się zaprzyjaźniłem, no i przez to zostałem posłem. Dlatego, że kiedy wybierali w 89 roku, kiedy wybierali tamten Komitet Solidarności, to był, oficjalnie to się nazywał, już nie będę, Komitet Obywatelski przy Mieczysławie Tarnowskim, którego też poznałem wtedy, kiedy oni wybierali kandydatów na posłów, to ja zostałem zgłoszony bez mojego jakiegokolwiek udziału. Ja byłem wtedy przewodniczącym Warszawskiego Komitetu Obywatelskiego, tego wyborczego Solidarność, więc ja myślałem, że ja w ogóle że nie będę kandydował, ale mnie tam zgłosili, więc także to odbiło się na moim życiu bardzo wyraźnie, bo przez to zostałem posłem z Wałbrzyskiego, z którym byłem związany przez kilkanaście lat. Tak, ale to szczególny region. Wydaje się troszkę opuszczony czy biedny, a znalazł pan wielu przyjaciół, czyli jakieś takie pragnienie w ludziach lepszego życia. Wtedy on nie był biedny. Nie był biedny. No, dlatego, że tam było górnictwo. Także on był, znaczy, a górnicy w Solidarności to jest też cała opowieść. No. Wszyscy, z wyjątkiem jednego, tam były cztery kopalnie w Wałbrzychu, czy trzy. Trzy kopalnie w Wałbrzychu i ten wszyscy z wyjątkiem jednego w komitetach Solidarności byli członkami partii. Byli to na ogół albo technicy, albo inżynierowie, na ogół technicy. Wszyscy byli członkami partii. Górnictwo było, w górnictwie szansa awansu stwarzały tylko jakiegokolwiek zawodowego, tylko wstąpienie do partii. Przewodniczący Solidarności Wałbrzyskiej, Jurek Schulz, zmarł 10 lat temu mniej więcej, niecałe 10 lat temu. Jurek Schulz, on był z kopalni Wałbrzych. On był działaczem ZMS-owskim, członkiem PZPR-u i spóźnił się na strajk, znaczy nie wiedział w ogóle, że jest strajk. On przyszedł później, kiedy strajk już wybuchł. No ale powiedzieli, Jurek, ty masz gadane, ty musisz przemówić. No on przemówił, został przewodniczącym. Potem go wrzucili z PZPR-u, ale te kariery tego Jurka wrzucili z tego, był internowany, ten był w ogóle bardzo ślechowo, bardzo, ten, to bardzo odważnie. Natomiast, a z drugiej strony był tam taki, człowiek dwóch było ich braci, ale od nazwiska Koć, który był, to prawdopodobnie został agentem, tego też partyjny został agentem, prawdopodobnie SB, w razie on w naszym, znaczy do spraw naszego procesu, który był w stanie, miał być w stanie wojennym, to zeznawał jakby pod dyktando SB. I potem zachował się bardzo brzydko. Jego brat w porządku był. Także rozstrzał ten, no tak Wałbrzych nie był, to nie był biedny. Tam było, to w ogóle Wałbrzyskie, to dawne Wałbrzyskie, już go nie ma, to znaczy jako województwa, to tam było kilka ciekawych miast. Znaczy było tak, bo było tak, była Świdnica z tradycjami takimi, powiedziałbym, genius loci to trochę jest, bo to przecież nie było tradycji, ta tradycji nie było, bo tam byli Niemcy przedtem, ale z takim poczuciem tradycji kupieckiej. I to Świdnica jednocześnie bardzo Świdnica była bardzo uprzemysłowiana. Było Kłodzko. Też bardzo ciekawe miasto, Dzierżoniów, gdzie była Diora. Także te wszystkie miasta, które tam były wszystkie były bardzo, to znaczy tam byli interesujący ludzie i ciekawe, w ogóle było bardzo ciekawie było. To mi się wydaje, że mało jest takich tak ciekawych regionów jak właśnie Wałbrzyski.
No tak, po wojnie jeszcze bardzo dużo osób świadomie wybierało miejsca odległe i, tak, i bo tam można było się ukryć. Jakby zejść ze sceny, z widoku. A w Wałbrzychu jeszcze było tyle ciekawe, sam, nie tylko, znaczy w Wałbrzychu było tyle ciekawe, że tam było bardzo wielu Francuzów. Znaczy Francuzów to nie narodowości francuskiej, tylko górników na ogół, tego, emigrantów, tak jak Gierek, ale oni, emigrantów z lat 30. czy nawet wcześniejszych, którzy po 45 roku, to oni na ogół byli związani z partią komunistyczną, wrócili i zostawali górnikami w Wałbrzychu. Tam było też, no, wtedy już nieistniejące, ale Wałbrzych i Dzierżoniów i Świdnica były duże do 68 roku, bo właściwie do 56 głównie, ale potem też w 68 roku też się ciągnęło, były też środowiska to żydowskie. Tam cały taki ten pas od Legnica, właśnie Wałbrzych, Świdnica, Dzierżoniów. No, także w 68 roku nawet mówił Andrzej Fryśko, ale to wtedy był taki mitbu, że w Dzierżoniowie będą przysyłać ludzi pochodzenia żydowskiego. To się skończyło, znaczy w 68, znaczy w 70 latach już tego w zasadzie już śladu po tym nie było. Może był jakiś klub TSKŻ w Dzierżoniowie. Niemniej, no to byli ludzie, ludzie bardzo różnorodni. Byli ludzie z centralnej Polski, którzy, no, jak pani powiedziała, niektórzy po prostu, których rodzice niekiedy uciekali przed ewentualnymi prześladowaniami. No byli ludzie, to ludzie ze wschodu, z Kresów. I tacy z centralnej Polski, którzy przyjechali, bo uważali, że tam będzie lepiej, bo tam się coś dzieje. Stąd też to jest, to powiedziałbym, dosyć istotna różnica jest w mentalności tych ludzi. To byli ludzie ruchliwi, znacznie bardziej niż w Polsce wschodniej. Ludzie, których rodzice bądź oni sami zdecydowali się na jakąś wędrówkę, bądź zostali zmuszeni do wędrówki. Także to bardzo ciekawe środowisko, które nie miało tradycji. Tradycje, to jest ciekawe o tyle, że tradycje oni zaczęli dopiero wymyślać, tradycje zaczęli sobie w Świdnicy, w Wałbrzychu tego praktycznie nie ma, ale w Świdnicy zaczęli sobie wymyślać tradycje po 89 roku, kiedy jak gdyby odkryli, że to było miasto było niemieckie, kiedy można było już mówić o tym, że to miasto było niemieckie, i oni gdy poczuli się, zaczęli wydać albumy, poczuli się spadkobiercami tej tradycji, poczuli, znaczy jak gdyby tego, mimo że oczywiście nie było mowy o ciągłości biologicznej, ale tam powstało Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców. W Świdnicy jest też ten Kościół Pokoju, czyli przepiękny kościół protestancki, ten zbudowany po wojnie 30-letniej. I to wszystko razem jak gdyby odtwarzało nastrój, kiedy tam byli, to nie byli Polacy, tylko byli Niemcy. Oni mieli poczucie, po 89 roku zaczęli mieć poczucie tego, że oni są tam zakorzenieni. To bardzo ciekawe zjawisko jest, jak oni odkryli historię swojego miasta, co przedtem było kompletnie zakazane. No. Tak, no to dla pana to było bardzo ciekawe doświadczenie. Ale był pan właśnie też trochę... Ze zdziwieniem odnotowałam, że był pan przy stoliku do spraw górnictwa w czasie obrad Okrągłego Stołu. To właśnie stąd znajomość jakby tych problematów. Ale nie, ale to nie stąd. To z czegoś innego. To było, znaczy, kiedy wybuchły strajki w 88 roku, kiedy wybuchł na Śląsku, ja miałem przyjaciela. Potem okazało się, że on był wieloletnim donosicielem. Ale ja powiedziałem, że on był bardzo świetnie zorganizowany. Ja powiedziałem, że chcę na ten strajk pojechać. I on mi zorganizował wyjazd na ten strajk. Ja tam pojechałem i byłem od trzeciego dnia strajku, byłem na manifestie lipcowym.
Strajk był heroiczny. To był strajk, na którym zostało, na końcu zostało to niecałe, tam kilku tysięcy ludzi, zostało niecałe 200 osób, a wszystkie inne strajki, bo tam był, jak gdyby, to był strajk centralny. Tradycyjnie Jastrzębie Manifest Lipcowy, dzisiaj Zofiówka, był miejscem takim centralnym miejscem strajku. Wszystkie inne strajki zostały spacyfikowane. A tego strajku, to może historycy powiedzą, nie udało się spacyfikować. Czy nie chcieli spacyfikować? Na to pytanie ja nie umiem odpowiedzieć. W każdym razie spędziłem tam te 2 tygodnie na strajku i to było fantastyczne doświadczenie. I stąd to przy stoliku, to górniczym, co mnie kosztowało to, że nie byłem przy stoliku ani związkowym, bo tam to mnie nie dopuszczono, ani przy stoliku pod stoliku prasowym. Ale to ciekawe było, znaczy fantastyczne doświadczenie, to bycie na tym strajku. Mówi się o tak strajkach, że to były strajki styropianowe, tam nie było styropianów, tam się spało na deskach. I ten strajk topniał, to bardzo ciekawe zjawisko, bo albo się spało na deskach, albo oni zbudowali sobie takie szałasy, namioty, takie namioty z płachty, takie bardziej namioty niż szałasy, ale to ten i to widać było, jak każdej nocy, szczególnie jak po deszczu, bo kilka dni deszczowych było, jak te namioty pustoszały, ludzie uciekali, tak został nie pamiętam dokładnie ile. I faktycznie przewodniczącym strajku był Alojzy Pietrzyk. Potem znany to był posłem, który wygłaszał mowę żądającą odwołania rządu Suchockiej. I Alojzy był fantastyczny na tym strajku. Rzeczywiście urodzony przywódcą, on był zastępcą. Ale Krzyś, który był szefem tego strajku, był dosyć nierówny. Alojzy był faktycznym przywódcą tego strajku. Ten strajk był wspomagany. No, był tam przyjechał tam w pewnym momencie Bogdanis, ten był Jarek Szczepański, ale ja się zaleźłem do czasu, dopóki nie przyjechał Wałęsa. Jak przyjechał Wałęsa, Wałęsa chciał ten strajk zakończyć. Pietrzykowi udało się, kiedy Wałęsa zaczynał mówić coś, śpiewano My robotnicy polskich miast, udało mu się nie dopuścić do zakończenia strajku, ale tam było tylko już ludzie, którzy chcieli strajkować, więc i dzięki temu zostało podpisane takie, znaczy nie tyle podpisane, co uzgodnione pewne porozumienie. A ja powiedziałem Wałęsie, że on ma mianować Pietrzyka, ja wspólnie z Bogdanem Lisem, mianować Pietrzyka szefem. No i Wałęsa go poklepał, mówi ty jesteś tak, ja pamiętam, ja też tak umiem jak ty. Był trochę wściekły, mówi to ty będziesz tutaj takim moim przedstawicielem. Od tego momentu Aleś się przestał do nas odzywać. Na pewien czas, jak już został namaszczony przez Wałęsę. No tak, także stąd był mój, jak pan się pyta, to stąd był mój udział w tym stoliku górniczym. Ale był pan wtedy tam w Wałbrzychu w czasie tego strajku, był pan dla strajkujących? Znaczy nie w Wałbrzychu, niewątpliwie tak. Znaczy ja się rozmawiałem z ludźmi, rzeczywiście nie byłem niewątpliwy autorytetem, jakimś tam autorytetem niewątpliwy. No bo tam jeszcze z biurowca wzywali tych górników, żeby wyrzucili wszystkich, którzy nie są pracownikami kopalni. Wymieniem nazwisk. Także I takim grożeniem, że wszyscy mamy już nie sankcje, tylko zarzuty prokuratorskie. I to między innymi było elementem tego porozumienia, takiego pseudoporozumienia, bo nie było porozumienia, że nikt nie będzie ze strajku aresztowany. Tak. No to była presja. I pozwolono nam wyjść kolumną. Poszliśmy, po zakończeniu tego strajku, poszliśmy do kościoła na Górce, gdzie był ksiądz. W tej chwili nie pamiętam jego nazwiska, ale może sobie przypomnę. Ten ksiądz, który rzeczywiście odegrał dosyć istotną rolę. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy ksiądz. Taki, ten bardzo miły, miękki człowiek, taki bez żadnego nadęcia. Tak. I
To był ten okres tych miesięcy 80 roku, potem doszło do stanu wojennego, a po stanie wojennym jak się pana losy układały? No myśmy, znaczy, ja uciekłem z przepustki z więzienia, dostałem przepustkę, generał Kiszczak zarządził, że mam dostać przepustkę na pierwszą komunię mojej córki. I z tego uciekłem, znaczy właściwie wymuszono na mnie, dziewczyny z tygodnika Mazowsze wymusiły na mnie ucieczkę. I ten, byłem ponad 3 lata byłem w podziemiu. W maju 86 roku, no, nieformalny, ale ten przywódca podziemia, czyli Zbyszek Bujak, no, a formalny przywódca Regionalnego Komitetu Solidarności na Mazowszu, został aresztowany. Razem z nim została aresztowana Ewa Kulik i Konrad Biliński. Tak, czyli z naszego RKW został tylko Wiktor Kulerski, to i ja. No i a potem była amnestia we wrześniu. I we wrześniu oni zostali, znaczy wszyscy więźniowie polityczni, praktycznie wszyscy, to zostali to wypuszczeni. I no i wtedy powstał problem, ten czy ujawniać się, czy się nie ujawniać. Myśmy zdecydowali ujawniać. To i wtedy większość ludzi, którzy byli w podziemiu, większości się ujawnili. Chyba jedyny, który się nie ujawnił, no to nawet, no to na pewno był ten, na pewno był Kornel Morawiecki z Solidarności Walczącej i też z Wrocławia Marek Muszyński, ten, który był związany, który był szefem RKW tego. I on się chyba trochę później ujawnił, a Kornel został złapany i wywieziony za granicę i potem wrócił. Tylko że potem go już nie, on się ukrywał, a potem go już nie szukali. Ten, no bo już ten najwyżej zatrzymywali na 48 godzin. Ten, no także i ten, i wtedy myśmy założyli jawnie RKW. Znaczy, ono też przedtem było pod nazwiskami, myśmy występowali pod nazwiskami, ale ukrywaliśmy się, a potem już było jawne i nie ukrywaliśmy się. I w zasadzie no, ten pierwszy okres był trudny bardzo, dlatego że nastąpił taki wzajemne niezrozumienie. Ludzie, którzy byli w podziemiu, ale normalnie pracowali, czy byli związani z podziemiem, oni byli w większości bardzo niechętni temu, żeby im się nie podobało, że myśmy się ujawnili. Dla nich to był jak gdyby moment, że to jest poddanie się. Także ten pierwszy okres po 86 roku, po tej amnestii, był bardzo trudny. Dopiero potem, kiedy już oficjalnie założyliśmy, kiedy rozszerzyliśmy RKW Mazowsze w 87 roku, kiedy doszły takie grupy, właśnie te grupy podziemne, grupa Wola na przykład, z Maćkiem Zaleskim, z Andrzejem Urbańskim, Michałem Boni, to wtedy to się zmieniło, to zaczęło się trochę rozwijać. Ale ten okres do strajku w 88 roku był okresem bardzo trudnym. Bo w zasadzie było nie aresztowali. No niekiedy można było pójść na 48 godzin, ale nie aresztowali. No niekiedy na Henik został skazany tam za coś tam na 2 czy 3 miesiące. Ale w zasadzie było nie wiadomo, co robić. Solidarność w zakładach pracy wtedy była bardzo słaba. To byli ludzie, znaczy ci, którzy byli w podziemnej Solidarności, oni mieli bardzo mały wpływ na załogę, na te załogi. Były próby głównie w szczecińskim, w Świnoujściu rejestrowania. Wiadomo, że było, że nie zarejestrują, ale zakładania jawnych komórek Solidarności w zakładzie pracy i próby ich rejestracji. Ustawa była taka, że może być tylko jeden związek zawodowy w danym przedsiębiorstwie, w danej fabryce. W związku z tym sąd odmawiał rejestracji. Ale i myśmy chcieli zrobić z tego taki ruch ogólnopolski, to nie wyszło. I dopiero te strajki w 88 roku zmieniły tę sytuację, bo z jednej strony one pokazały, że władza już dalej nie może, że dalej nie będzie funkcjonowała, będzie coraz gorzej. Ale z drugiej strony te strajki były robione na ogół, zaczynane przez ludzi zupełnie niezwiązanych z Solidarnością.
Może z wyjątkiem strajku gdańskiego, ale to też Wałęsa się dołączył do, to były dwa strajki. Wałęsa się dołączył do strajku, który zrobili to młodzi ludzie. W Stalowej Woli, w górnictwie z wyjątkiem Andaluzji, to wszystko było, przychodzili na czele ludzie młodzi. Co prawda, Alois Pietrzyk potem mówi, że on był tam w drugim garniturze, który był przygotowany na następny dzień, ale to byli na ogół ludzie niezwiązani z Solidarnością. Także to pokazało też słabość Solidarności, że obie strony to były słabe i to stąd to musiało, znaczy stąd obie strony były skłonne porozumiewać się w jakiś sposób. Tak, to zaczął Pan dzisiaj swoją wypowiedź od tego zdania, że nie stworzyliśmy, ciągle mamy deficyt z tym kapitałem społecznym, prawda, że nie ma tej wspólnoty i może to wtedy już to było takie bardzo wyraźne. Znaczy jest ciekawa rzecz w ogóle, to już współcześnie. Jaki jest podział polityczny, że to analizował Andrzej Friszke, który jest wybitnym fachowcem, wybitnym historykiem. On mówi, że poparcie dla obecnego rządu jest skorelowane dosyć wyraźnie z tym, gdzie Solidarność była słabsza. Tam, gdzie Solidarność była mocniejsza, tam jest to poparcie jest to znacznie mniejsze. Zresztą to powiedziałbym dosyć zrozumiałe. Tak, tak. Dobrze, Panie pośle, to jeszcze to 88. Już kończymy, tak. Jeszcze niech Pan powie obrady Okrągłego Stołu. No to też była już taka, jakby dla Państwa to było oczywiste, że ta władza jest słaba, coś próbuje i... Znaczy, ja mówię, ja przy Okrągłym Stole nie odgrywałem specjalnej roli. Znaczy, ja byłem przy tym stoli pod stolikiem górniczym. Ale sama propozycja, górniczym, że dochodzi do takiego spotkania. Znaczy, no tu jest, znaczy to są jak gdyby były dwie szkoły, znaczy dwa style myślenia. Jeden styl myślenia był taki, że trzeba czekać, aż komuna upadnie, że się ją rozwali, a drugi styl myślenia było, że trzeba się porozumieć. Jak się zakłada związek zawodowy, to już to nie jest bardzo ważny argument i bardzo istotny argument, ale to jest pewien argument. Jak się zakłada związek zawodowy, no to jest z pracodawcą, a w PRL-u pracodawcą był PZPR, to z pracodawcą musi się rozmawiać. No nie można to robić związku zawodowego, który nie chce rozmawiać z pracodawcą. Ale mówię, to nie jest argument najważniejszy. Ale drugi argument był moim zdaniem znacznie ważniejszy, był taki, ile można czekać. Znaczy, jak ci, którzy mówią, trzeba było czekać, aż komuna upadnie. Komuna by nie upadła sama. Ona by mogła upaść, dlatego że rozpoczęłaby się kolejna fala strajków. Być może odbyłyby się jakieś starcia, były ofiary. No to nie można czekać. I to było jak gdyby, i cały czas filozofia tej części Solidarności, która doprowadziła która brała udział w rozmowach, łącznie z Wałęsą, była taka, że trzeba rozmawiać. Że trzeba rozmawiać, dlatego że w ten sposób można coś wywalczyć. Natomiast jak się nie rozmawia, to nie wiadomo, co będzie. Dłuższe czekanie zakończyłoby się to nie ulega wątpliwości katastrofą gospodarczą. Bo ten inflacja ta narastała, więzi gospodarcze były załamane. Aczkolwiek Rakowski liczył na to, że jak on rozpocznie liberalne reformy systemu komunistycznego, to da wyniki. No ale gospodarka nie może funkcjonować poprzez to, że są szczęki na ulicach. No to gospodarka musi funkcjonować, że się sprowadza z granic towary. Także ci, którzy mówili, że trzeba było czekać, aż komuna upadnie, to można im powiedzieć, że pojechali teraz, no może nie na Kubę, a może do Korei Południowej, żeby powiedzieć, do Korei Północnej, żeby powiedzieć, że to kiedy nie kończą, tak dobrze poinformować, że i tak upadnie. Ja już sam się na to nadziałem, jak w 91 roku bodajże, byłem na takiej konferencji w Caracas w Wenezueli, to jeszcze był, wtedy to jeszcze nie było Chaveza, to był w miarę normalny demokratyczny kraj, no w miarę normalny. I tam mieliśmy, było czterech nas, czterech dawnych demludów ze Związku Radzieckiego, z Bułgarii i z Węgier. Ja byłem czwarty. I myśmy mieli tam takie spotkanie z Kubańczykami na wygnaniu.
tego i ten, mieliśmy mówić o tym, jak doszło do obalenia, praktycznego obalenia komunizmu w naszych krajach i co należy robić. I myśmy się wtedy, znaczy ja też, myśmy się wtedy ten, mączyli, że przecież że oni się powinni już nie zainteresować tym, tylko że przecież Związek Radziecki już upadł praktycznie, to w ciągu roku tam na pewno, na Kubie na pewno ten komunizm upadnie. No i 30 lat upłynęły, to jeszcze się trzyma. Także ci, którzy wiedzą, że komunizm upadnie, to jednak to powinni się trochę wstrzymywać z tym takim pewnym osądem. Myśmy mówili wtedy, że powinni, co powinni rozwijać, jakie powinni przygotować programy, głównie gospodarcze, samorządowe. Okazuje się, że do dzisiaj jest ten komunizm, mimo że nie ma Związku Sowieckiego, że ma wewnętrzne siły dostatecznie duże. Więc właśnie czekanie w Polsce na obalenie komunizmu, a nie rozmawianie byłoby, powiedziałbym, czystą głupotą, moim zdaniem. Czyli krytycy Okrągłego Stołu są... Ich stanowisko jest zupełnie irracjonalne. Po pierwsze jest irracjonalne, a po drugie oni kłamią. Znaczy w większości, nie wszyscy, ale w większości kłamią. Bronek Komorowski, ten był też przeciwnik Okrągłego Stołu, ale Bronek się do tych krytyków już teraz nie zalicza, bo natomiast kłamią, że były jakieś tajne porozumienia. Znaczy, kiedy mówią, że tam był układ, który pozwolił PZPR-owi, czy tam członkom PZPR-u, czy prominentom PZPR-u, że mieli gwarantowaną bezkarność, to nie jest prawdą. Dlatego, że przy Okrągłym Stole nikt nie myślał o tym, wtedy nikt nie mówił o tym, że w ciągu kilku miesięcy komunizm w Polsce padnie. Myśmy byli przekonani do tego, że w większości przynajmniej, byśmy przekonani do tego, że to będzie okres przejściowy, kilkuletni, w którym dalej będzie PZPR, bo przecież jest Związek Sowiecki, jest wszystko inne, a my będziemy w opozycji. Nawet kiedy powstawał klub parlamentarny Solidarności, to był rozważany pomysł, żeby się nazwać opozycyjnym klubem parlamentarnym. No, w rezultacie skończyło się na lepszej nazwie, czyli obywatelskie, ale że opozycyjny klub parlamentarny, myśmy byli pewni, że będziemy w opozycji. Także tam nikt niczego nie gwarantował. Także to wszystkie tentatki, mit o tym, że tam była jakaś umowa, jest po prostu... Znaczy, ja bym powiedział nawet nie tym po prostu normalnym kłamstwem, dlatego że nie ma żadnych śladów tego. Wszystkie rzeczy, które były tam, są rzeczami jawnymi do sprawdzenia. Tak, panie pośle, to myślę, że ta data jest dobry moment, żebyśmy skończyli naszą rozmowę i bardzo dziękujemy panu za wypowiedź. Czy potem dzisiaj mamy 2020 rok, czyli 30 parę lat upłynęło od tego momentu, to może za jakiś czas jeszcze moglibyśmy się umówić i porozmawiać o tym, co się wydarzyło później. W tym momencie bardzo panu dziękuję.